noc. W teatrze nie ma już żywej duszy. Widzowie wrócili do domów, bogaci o wrażenia trzygodzinnego spektaklu. Jeszcze tylko skrzypnięcie krzesła z widowni, ostatnie wibracje wielkiego zbiorowego wzruszenia. Niebawem i tu zalegnie martwa cisza. Teraz widownia przypomina cmentarzysko, a scena przestrzeń zastygłą w niebycie. Czas się zatrzymał. Kurz opada powoli w znieruchomiałym powietrzu. Ale któż to pojawia się niczym ptak w głębi sceny i z wypiętą piersią przesuwa się powoli do przodu, jak jeden z tych statków, na których odkrywcy przedzierali się w strefach podbiegunowych przez ławice lodu pływające po morzach. Kim jest ten mężczyzna, który samym ruchem zamierza przerwać ciszę? To mim. Taniec zrodził się z muzyki, a pantomima z ciszy. Pamięci Etienne de Clou. Na scenie nie można zachowywać się swobodnie. Każdy występ jest momentem uroczystym. Teatr powinien uczyć i wychowywać, ale i bawić, wprowadzać w zaczarowany świat. Słuchajcie.
Etienne de Crux od początku znajomości uznał Jacques'a Copeau za swojego mistrza. Przyjął bez zastrzeżeń jego wysokie wymagania i dążenie do stworzenia surowego stylu. De Crux przez całe życie będzie wyznawał tę samą filozofię. Z nienawidzonej rzeczywistości przeciwstawiamy nasze pragnienie, nasze dążenia, naszą wolę. Potrafimy przedstawiać wizje, stwarzać złudzenia, a to daje nam odwagę i radość tworzenia. Jeżeli ktoś chciałby nazwać po imieniu namiętności, które nami miotają, popychają nas do działania i zmuszają do walki, musiałby określić je mianem oburzenia. W manifestie ogłaszanym przez Copeau w 1913 roku daje on wyraz dążeniu do stworzenia własnej szkoły. Był wtedy jeszcze postacią nikomu nieznaną i doskonale zdawał sobie sprawę, że nie może od razu zacząć nauczać gry aktorskiej, że musi najpierw sam zdobyć sławę. Dlatego założył teatr, a dopiero potem własną szkołę, chociaż na szkole zależało mu najbardziej. Etienne de Crux, słów kilka o pantomimie. W 1923 roku w szkole prowadzonej przez Jacques'a Copeau przy Teatrze Le Vieux Colombier zaczęła mi świtać w głowie myśl o nowej pantomimie, która byłaby językiem ciała. Jej podstawy stworzono już wcześniej, ale trzeba było wzbogacić tę sztukę o zasady przekazywania treści, rozszerzyć ją, precyzyjnie określając zarazem jej granice. De Crux stale rozwijał swoje możliwości improwizacji, skłaniając się już ku pantomimie. Teatr Le Vieux Colombier przeszedł do legendy. Ale nawet ci, którzy znają jego historię, nie słyszeli często o stworzonej przy nim szkole. Mieściła się tuż przy teatrze, w baraku codziennie szorowanym na kolanach. Piękne były dzieje tej szkoły. Ta Buda, uboga, ale zarazem tryskająca bogactwem, wyposażyła adeptów w wytrwałą chęć doskonalenia się. Pieczę nad wszystkim sprawowała Suzanne Bin. Prowadzono tu ćwiczenia z gimnastyki akrobatycznej, lekkoatletyki, zwyczajnej gimnastyki, tańca klasycznego, ekspresji ciała, dykcji wraz z impostacją, recytacji chórów antycznych, japońskiego no, śpiewu, modelarstwa, kostiumologii. Wykładano historię muzyki, filozofii, literatury, teatru, formy wiersza, choć na pewno nie jest to wszystko. Pamiętam, że największy wkład do pracy nad rozwojem ekspresji ciała wnieśliśmy razem z panią Copeau. Dziś znana jest ona raczej jako Marie-Hélène d'Asté, ale wtedy była młodą dziewczyną, do której zwracaliśmy się po imieniu. Mayenne. W szkole przy Le Vieux Colombier byłam nie tylko studentką, ale również instruktorką. Byłam bowiem dzieckiem teatru. Od dzieciństwa wiele wiedziałam o sztuce scenicznej. Należy rozumieć przez to, że jednocześnie pełniła pani funkcję studentki, w pewnym sensie asystentki. Brałam udział w przygotowywaniu zajęć ekspresji ciała. To było najbardziej znaczące. De Crux prowadził je trochę później, może w 22 albo 23 roku. Mówił, że doznał wtedy olśnienia, które zadecydowało o całym jego życiu. Etienne de Crux, dotyk. Człowieka, który pojawia się na scenie, posługuje własnym ciałem, żeby przedstawiać na przykład ruchy ciała drugiego człowieka lub wyrażać jego stany duszy, naśladować zwierzęta, drzewa, góry albo jeszcze co innego, nazywamy mimem. Jeżeli taniec współczesny wywodzi się od Niżyńskiego i Petipy, nowa pantomima wiąże się z Etienne'em de Crux.
Był on twórcą, jednocześnie reformatorem tej nowej sztuki, choć te określenia nie oddają w pełni jego wkładu w rozwój pantomimy współczesnej. Étienne de Crux był zarazem mimem, prawzorem stworzonej przez siebie sztuki i jej pierwszym odtwórcą. Przy wykorzystaniu odpowiedniej techniki, mim winien przeistaczać się w miejscu. Stworzenie nowej sztuki, sztuki milczenia i przekazu treści przy użyciu własnego ciała, wymaga stworzenia nowego języka, tak precyzyjnego jak ona sama. Trzeba przestudiować każdy ruch, przeanalizować go, nazwać, zakwalifikować, ubrać formę poetycką, zwersyfikować, nadać ciału giętkość języka mówionego i sztywność aleksandrynu. Temu celowi Étienne de Crux poświęcił swoje życie. Podczas studiów pod kierunkiem tego mistrza zrozumiałem, że chce on koniecznie rozwiązać w pantomimie problem języka, bo inaczej nie można uczyć mimów zawodu. W pantomimie nie wystarczy talent. Mimowie poza wrodzonymi zdolnościami powinni mieć jeszcze do dyspozycji własny język, tak precyzyjny jak język tańca, język mówiony czy język muzyki. Sztuka pantomimy nie polega na zastępowaniu mowy przez gesty, ale na wyzwoleniu się spod wszechwładzy słowa. Mim musi zaskakiwać, ujawniać poprzez swoje wewnętrzne nastawienie zrozumiałą dla wszystkich myśl, wykonując w tym celu czytelne gesty. Wygląda to tak trochę, jakby pan de Crux chciał zapuścić korzenie i stworzyć coś mocnego, bardzo stabilnego. De Crux powiedział kiedyś, że ruch trzeba tworzyć poprzez bezruch, a bezruch przez ruch, tak jak wydobywa się rzecz widzialną z niewidocznego kontekstu. Wysiłki mima nie mogą być widoczne. Musi on być zarazem obecny i nie narzucający się. Na początku doznajemy olśnienia, że można się ruszać, nie zmieniając miejsca, choć przedtem wydawało nam się to paradoksalne. Człowiek poprzez sam ruch może tworzyć poezję. Spotyka się jednak wielu mimów, którzy nie są artystami, tylko wymachują rękoma i wykrzywiają twarze. Ci raczej nawiązują do starej pantomimy, zamiast szukać inspiracji w rzeźbie. Starą pantomimę charakteryzowało głównie wykorzystanie mimiki i ekspresji dłoni. Dla nas liczy się głównie ciało, a najbardziej tułów i nogi, które go utrzymują. Ciało musi wyrażać myśl. Wyciągnij ramię, poczuj je, tors, całe ciało. Oto pantomima feryczna, egzotyczna, pirotechniczna. Film Komedianci został nakręcony w 1943 roku w Nicei podczas okupacyjnej nocy. Jean-Louis Baron grał rolę Pierrota i de Bureau syna, a Étienne de Crux de Bureau ojca. Obydwaj byli w tym filmie linoskoczkami. Jestem jedyny i niepowtarzalny, nie mający sobie równych. To ja, Anselme de Bureau, który przedstawiał pantomimę na arenie wielkiego wezyra i na oczach jego licznych nałożnic. Nie zobaczycie tego w środku. Tu możecie być całkiem spokojni. Ale on jest opóźniony w rozwoju. Śpi na stojąco. Nieprawdopodobny głupiec. Tępak, niewyobrażalny nicpoń. Niestety, jest on moim synem.
Hańbą rodu artystów. To rozpacz dla ojca. Przyczyna jego siwych włosów. Może jednak przesadzam, kiedy mówię mój syn. Prześladowała nas myśl o pantomimie, o ekspresji ciała. Interesowało go to tak samo jak mnie. Dążyliśmy do tego samego. Wytworzyła się między nami braterska więź, jaka powstaje niekiedy między starszym a młodszym rodzeństwem. De Croo dziękował matce za to, że mnie urodziła. Okazało się bardzo szybko, że ja, jako ten młodszy albo zwinniejszy, mam większą skłonność do improwizacji. A on, z racji swojego doświadczenia, ciągle poszukiwał nowych rozwiązań, przejawiał większy zmysł krytyczny. Miał wyjątkową zdolność wybierania lepszych rozwiązań, zaś ja miałem dar improwizacji. Kiedy braliśmy na warsztat jakiś temat, ja rozpoczynałem nieokiełznaną improwizację, a on kontrolował moje poczynania. Tym sposobem słynny krok w miejscu, wykonywany teraz przez wszystkich mimów, my opracowaliśmy w 3 tygodnie. Było tak, że ja ćwiczyłem, De Croo mnie krytykował, kazał wszystko zaczynać od nowa i tak w kółko przez 3 tygodnie, aż doszliśmy do techniki chodzenia w miejscu. Zaraz potem wzięliśmy się za pracę nad językiem gestów. Najpierw zajęliśmy się wydobywaniem energii. Ćwiczyliśmy kolejno na pojedynczych mięśniach. Pracowaliśmy nad zasadą przeciwwagi. Spisywaliśmy nasze doświadczenia. De Croo zaczął tworzyć podręcznik mima doskonałego, ja zaś zajmowałem się raczej ćwiczeniami. Zrozumieliśmy, że pantomima dzieli się na 2 odrębne rodzaje. Jedna rodzi się w ciszy, a druga nie ma, jest językiem bez słów. Zgodnie z naszym podziałem, dawna pantomima, na starą modłę, wywodząca się z XIX wieku, była niema, posługiwała się językiem gestów, które zastępowały słowa. Wykorzystaliśmy ją do pewnego stopnia w komediantach. Pantomima rodząca się w ciszy była oparta na milczeniu, co stwarzało większe możliwości niż te, jakie dawała nam dawna pantomima, która na zawsze zachowa swoisty wdzięk, choć jest już nieco przestarzała. Dopiero w pantomimie opartej na milczeniu można było stworzyć nastrój tragiczny. Cierpienie koncentruje się w korpusie. Ale skarżą się ręce. Dłonie są stworzone do wyrażania myśli. Ręce do wprawiania w ruch dłoni, korpus do wprawiania w ruch rąk, nogi do wprawiania w ruch korpusu. Ziemia ma służyć za punkt oparcia, zaś cała reszta to literatura. De Croo uważał, że powinno się wypełniać przestrzeń, rozbudowując ją coraz bardziej. Sam nam kiedyś zademonstrował, jak trzeba wykonać zadane ćwiczenie, które polegało na przeniesieniu szklanki z jednego miejsca na drugie.
Najpierw przedstawił nam, jak wykonują to najczęściej studenci. Student idzie po szklankę, tak, bierze ją i niesie na wskazane miejsce. Wtedy pan de Krupp powiedział, nie, to nie tak. Pierwsza uwaga. Młodzieńcze, proszę, żeby stopy się nie ruszały. Żadnych spacerów. Proszę stać w miejscu. Trzeba, żeby stopy, nogi nie były zamknięte, bo inaczej wydaje się, że serce i umysł też się nie otwierają. Wszystko kryje w sobie symboliczne znaczenie. Dlatego trzeba odstawić na bok jedną nogę. Ale którą? Najlepiej obydwie. Jedną wykonujemy ruch tak, a drugą przeciwnie, w inną stronę. Powtarzam jeszcze raz. Gest staje się widoczny, to postęp, ale trzymając to śliczne ramionko w ten sposób, moglibyśmy kogoś potrącić, co wypadłoby nie najzręczniej. Dlatego przywodzimy ramiona. Jeszcze raz. Widać pewien postęp, ale to jeszcze nie wygląda najładniej. Trzeba opuścić ramiona. Widzicie, jest już ładniej niż poprzednio, ale to nie wystarcza. Teraz trzeba trochę podnieść głowę. Nie tak, bo klatka piersiowa jest jak muszla, która może się przechylić do tyłu. Kręgosłup musi się wtedy wyginać nie w dolnym, ale w górnym odcinku. Spróbujmy. Jeszcze raz. Jest już lepiej, ale posuwamy się zbyt daleko. Warto mierzyć daleko. Chodzi o to, by nie okazać nieuprzejmości. Powinna ona iść w parze z pewnym otwarciem się. Lekkie cofnięcie dłoni, żeby nie uszkodzić drugiej osoby. Moglibyśmy ją staranować, gdybyśmy zrobili taki gest. Bądźmy więc uprzejmi. Jeszcze raz. Tak jest znacznie lepiej. Powinno się teraz, jak to robią sportowcy, wyprostować mięśnie, nim zaczniemy je zginać. Nie ruszajmy od razu w tę stronę. Zacznijmy od przechylenia się w tamtą. Prostujemy mięśnie, a jak już są wyprostowane, przychodzi punkt zwrotny. Ruszamy do przodu. Tu dłoń podąża później, tak jakby napotykała opór powietrza. Ta noga przesunęła się tymczasem do przodu. Cofam się. Nie tak, ale jednym zdecydowanym ruchem. Teraz tę dłoń trzeba zwrócić w kierunku drugiej osoby. Całe ciało przesuwa się ruchem ślizgowym. Dłoń zwrócona we właściwą stronę, ale niewystarczająco. W szkołach aktorskich nie uczy się ekspresji ciała aktorów posługujących się językiem mówionym. W ogóle nic nie robi się w tej kwestii. Nikt nigdy nie sprawdził, w jakim stopniu moja teoria pantomimy przydałaby się późniejszym aktorom, ale nikt nie uczy ich ekspresji cielesnej. Wprost trudno sobie wyobrazić, że aktor, który pojawia się fizycznie przed tysiącami widzów, który pracował wcześniej nad głosem, nad dykcją, wcale nie pracował nad swoim ciałem. Jest to prawdziwe kalectwo. Oto moja recepta na szkolenie aktorów. Po pierwsze, 30-letni zakaz uprawiania innej sztuki. Dekoracje realistyczne powinno się wymienić na dekoracje symboliczne, uwzględniające jedynie w zarysie tło do działań.
Po drugie, przez 10 pierwszych lat tego 30-letniego okresu obowiązuje zakaz używania rekwizytów na scenie, żadnych taboretów, schodów, balkonów. Aktor musi stwarzać iluzję, że sam znajduje się na górze, a jego partner na dole, choć w rzeczywistości stoją obok siebie. Później dopuszcza się obecność rekwizytów, ale tylko pod warunkiem, że stanowią one dodatkową trudność. Po trzecie, przez 21 lat z tego 30-letniego okresu zakazuje się aktorom wydawania jakichkolwiek dźwięków. Dopiero w ciągu następnych 5 lat wolno im wydawać dźwięki nieartykułowane. Ludzkiej mowy mogą aktorzy używać jedynie w ciągu ostatnich 5 lat, ale sami winni dobierać słowa. Nie wiem zresztą, czy te wskazówki okazałyby się zawsze skuteczne. Przez całe życie The Crew wolał uczyć niż grać. W podziemiach jego domu w Boulogne-Billancourt zawsze było pełno studentów przybyłych z całego świata, których przyciągał nastrój twórczej pracy. Przychodzili tu ci, którzy chcieli się nauczyć czegoś nowego, a dzięki charyzmie The Crew świadomie przyjmowali rolę królików doświadczalnych w procesie tworzenia wielkiego dzieła języka pantomimy. Pamiętam, że jak The Crew patrzył, emanowała z niego energia. Czuło się, że jest to spojrzenie mistrza. A prawdziwych mistrzów nie spotyka się zbyt często. Dłoń. Paleta. Trójząb. Margerytka. Wyciągnijcie dłonie, mówił The Crew. Tak wygląda klasyczna dłoń, która wywodzi się z tańca klasycznego i z rzeźby. Greckiej, grecko-rzymskiej. Dłoń geometryczna. Łatwa do zidentyfikowania. Dłoń mówcy, którą można improwizować ruchy. Tutaj lekko się cofamy i chwytamy. Unikamy zbędnych ruchów. Ciało przybiera kształt kolisty. Przygotowujemy się do wykonania ruchu i chwytamy. Głowa. Studium głowy. 6 ruchów głowy wyrażających myśli. Było to bardzo proste, szkolne ćwiczenie. Odłączamy głowę od całego ciała. To dla The Crew był dom. A tak The Crew przedstawiał świat myśli. Trochę to może dziwne. Chwytamy myśl, która przechodzi przez dom i ujawnia się przez wysunięcie głowy do przodu, tak jakby pisarz przelewał swoje myśli na papier. Patrzy na to, co już napisał. I znów wraca do domu. Naraz pojawia się niespodziewanie wątpliwość, która wyraża się zwykłym przechyleniem głowy. Po tym przejściu przez dom zaczyna oddziaływać nasza pierwotna myśl. Wraca do nas i raptem następuje zderzenie między myślą pierwotną a wtórną. Sprzeczność między nimi oddaje ruch głowy, który stanowi jej projekcję. Spojrzenie nie tonie już w dali, teraz ogarnia wszystko. Potem wracamy do domu, ale nic już nie jest takie jak przedtem. W rzeczywistości odczuwamy pewien smutek, taki jaki towarzyszy odkryciu miłości, kiedy zaczyna nas ona osaczać i kiedy wszystko się z nią kojarzy. Sprzeczność bierze się z tego, że nasze myśli i wzrok wybiegają wciąż naprzód. Chodzenie. Przy ekspresji ciała chodzenie jest chyba sprawą najtrudniejszą.
Nigdy nie zaczynam nauczania pantomimy od ćwiczeń z chodzeniem. Byłoby to zbyt trudne i zniechęcające. Dochodzę do tego na końcu. Nogi dźwigają ciało. Instynkt narzuca nam styl chodzenia najbardziej bezpieczny. Człowiek zawsze się boi, że upadnie. Możliwość swobodnego chodzenia to prawie luksus. Trzeba przenieść środek ciała do przodu i wyrazić grożące nam z tej strony niebezpieczeństwa. Przy ćwiczeniach nad chodzeniem powstawały pierwsze zasady nowej pantomimy. Na początku przy chodzeniu pan de Croo zwracał największą uwagę na przemieszczenie głowy. Potem kazał bardzo powoli przesuwać nogi. To już był duży krok do przodu. Potem trochę większy. Im dłużej ćwiczyliśmy, tym szybciej mogliśmy się przemieszczać, zawracać. Odczuwaliśmy coś w rodzaju wyzwolenia. Ale pan de Croo zawsze powtarzał, uważajcie, bo to nie jest czysta pantomima. Można przecież czasem pozwolić sobie na chwilę relaksu. Korpus. Korpus, korpus, jeszcze raz korpus. Te ćwiczenia polegały na nauce przenoszenia ciężaru ciała na jedną nogę, wypychaniu czegoś do góry, ciągnięciu. Obowiązywały zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Naprawdę, dokładnie rozumiałem, o co tutaj chodzi. Odszedłem od pantomimy dlatego, że nie byłem stworzony na mima. Podobnie bywa z niektórymi sportowcami. Mówią wtedy, szkoda zachodu, niczego nie osiągnę. Nie byłbym nigdy dobrym mimem. Ale poznałem technikę pantomimy, jakbym rzeczywiście miał się tym zajmować w przyszłości. Poznałem prawa, jakim podlega ciało. Marceau na pewno nieraz mówił o nich. Znam je nawet bardzo dobrze. I wielokrotnie przydały mi się w moich sketchach, do oddania tekstu przy pytaniach i odpowiedziach. Wszystkim rządzą te same prawa. W rzeźbie źródłem inspiracji byli często lekkoatleci uchwyceni w ruchu, dyskobole, maratończycy, duch Bastylii. Są to ciała, które tylko nieznacznie różnią się między sobą. Różnice są prawie niewyczuwalne. Jest tyle różnych korpusów, ile odmiennych wizerunków nieba. A głos, który stamtąd dochodzi, mówi, aktor musi zmieniać ekspresję ciała, będąc pod przeźroczystym kloszem, który go otacza, tak jak zmieniają się barwy na niebie i kształty obłoków. Nie widać, jak niebo się zmienia, widać dopiero, że się zmieniło. Obłoki płyną po nim powoli, ale pomału ten piękny obraz przekształca się w inny, równie doskonały jak poprzedni. W przypadku aktorów mówiących wiąże się to z zastosowaniem podwójnej techniki przy wykorzystywaniu ekspresji ciała. Tułów jest ważniejszy od rąk i nóg, a przechodzenie z jednej pozycji do drugiej winno być płynne. De Croo był pod wpływem niemieckiego ekspresjonizmu w tańcu. Był pod silnym wrażeniem Marie Lippmann, a także amerykańskiej tancerki Isadory Duncan, posągowej w swoim ruchu. Czerpał inspirację również z rzeźby, z Rodena, z Ruda. Nawet architektura była dla niego natchnieniem.
Oto ten, który był również ważnym punktem odniesienia dla de Croo, bo intuicyjnie poruszał się nieomal doskonale. Kiedy kamery rozpoczynały rejestrację, ten geniusz poruszał się w sposób idealny. Rzeźba w ruchu. Ofiara składana Bogu. De Croo zawsze najwyżej cenił rzeźby i jej trójwymiarowość. Stanowiła ona dla niego stały punkt odniesienia. Zawsze marzył o ożywieniu form plastycznych. Uważał, że dzieła Fidiasza i Michała Anioła noszą ślady poszukiwań, które sięgają nieba. Michał Anioł mówił, rzeźba powinna mieć takie kształty, że w przypadku, gdyby miała się stoczyć po zboczu góry, dotarłaby na dół nienaruszona. Mistrz wolał posągi od kamiennych brył, jednocześnie nie uznawał nóg, które wystają jak wieszaki na ręczniki, ani rąk przypominających skrzydła wiatraka, bo przy próbie staczania rozbiłyby się one w tysiące kawałków, nim dotarłyby do doliny. Dyskobol i miotacz. Szybko zrozumiałem, do czego zmierza de Croo. Chodziło mu o uchwycenie tego, co tkwi w rzeźbie, w dramaturgii i konwencji bez ruchu. Im bardziej rzeźba jest klasyczna, tym większe kryje w sobie piękno. Czy coś może być klasyczne, jeżeli nie jest piękne? Mało prawdopodobne. Ludzie kierowali się inteligencją już 2500 lat temu. Kiedy powiedzieli, jakie to piękne, tak trzeba zawsze tworzyć. Te dzieła stały się klasyczne, konwencjonalne. Jestem tego pewien. Weźmy na przykład rzeźbę ducha Bastylii z kolumny na placu Bastylii. Czy można by go czymś zastąpić? Może to duch Bastylii Ruda został uchwycony w tym ruchu? Może święty Jan Chrzciciel Rodena? A może ja zapożyczyłem tę pozę po trosze z obydwu dzieł? Jest jeszcze jego myśliciel. Można sobie wyobrazić ruch jako ciąg następujących po sobie pozycji, czego potwierdzeniem jest w pewnym sensie sztuka filmowa. Nie przeszkadza to wcale w tworzeniu złudzenia ciągłości mimo przeskakiwania z jednego obrazu na drugi. Zadaniem mima jest przyjmowanie kolejnych, stworzonych przez siebie póz, przez nakładanie jednych na drugie. W jego ruchu wyczuwa się przechodzenie z jednej pozycji w drugą. Fotograf może wkroczyć w każdym momencie, nawet przez przypadek, sfotografować ten ruch w dowolnej fazie i uchwycić piękną pozę. Każdy moment ruchu jest arcydziełem samym sobie. W odróżnieniu od filmu, który rozkłada rzeczywistość na czynniki pierwsze, w pantomimie mamy do czynienia ze zwolnionym tempem, złożonym z elementów tworzących idealną całość. Thank you.
Pantomima musi wyrazić wszystko, co dotyczy naszego świata. Dlatego wyróżniłem trzy epoki. Czasy człowieka jaskiniowego, czasy rzemieślników i epokę przemysłową, posługującą się napędem, siłą, nie wywodzącą się ani z ludzkich, ani zwierzęcych mięśni. Przedstawiają człowieka jaskiniowego, który pływa w wodzie, wdrapuje się na nieistniejące drzewa, walczy z drugim człowiekiem, łowi ryby. Potem zajmowałem się epoką rzemieślników, przedstawiając stolarza i pranie bielizny. Kurtyna jest niepotrzebna. Musi być wyczuwalny powiew młodości. Najpierw pojawia się nasz przyjaciel Trumf, potem aktor, a w końcu sam stolarz. Wszystko to jest zaplanowane, szlachetne w stylu. Nie ma w tym cienia improwizacji. Powinno się stwarzać złudzenie, że poszczególne części ciała poruszane są przez niewidzialne sznurki. Widzimy moment, kiedy zaczyna on obrabiać drewno. Czujemy, że boi się je zmarnować. Musi mu nadać pożądany kształt, by nie zniszczyć surowca. Musi dokonać obliczeń już po rozpoczęciu pracy. Waha się, podejmuje decyzję i energicznie rozpoczyna pracę. To wielkie zadanie, zabiera się do niego, ale zatrzymuje się, ma wątpliwości, czy nie popełnił błędu, czy wszystko idzie jak trzeba. Sprawdza to, co już wykonał. Przejeżdża dłonią po powierzchni, żeby się przekonać, czy rzeczywiście jest równa. A to jest zakochany mężczyzna. Wykonuje gest, jakby gładził dłonią plecy kochanki, w chwili, kiedy ona zasnęła z powrotem. Zdajemy sobie sprawę, że ta dłoń nigdy nie przestała myśleć, a jej właściciel przeżył już wszystkie możliwe stany duszy. Wahanie, wątpliwość, moment podejmowania decyzji, stałe dążenie do czegoś, pragnienie pozostania z drugą osobą na zawsze. Długie spojrzenie omiotające całą przeszłość. Mim przedstawił wszystkie stany psychiczne, oddał je, odegrał. Przy przedstawieniu działań, które mają sobie coś przyziemnego, jak praca rzemieślnika czy rolnika, bądź przy odgrywaniu działań potrzebnych, choć pozornie bez większego znaczenia, wzrusza nas, że w sposób naturalny, bez żadnego przymusu, pojawia się dzięki logice tkwiącej w pantomimie posąg, rzeźba. Przedstawiałem też maszyny, kombinaty fabryczne. Przeszedłem przez wszystkie trzy epoki. I wydaje mi się, że Mim powinien wiedzieć, jak należy przedstawić wszystkie trzy etapy rozwoju ludzkości, wyodrębnione na podstawie kryteriów ekonomicznych.
Wzniosłe umysły nie lubią spraw materialnych. Odzywają się głosy krytykujące, zbyt prozaiczne podejście do sprawy. Żądają od nas, żebyśmy obnażali nasze dusze. Tymczasem ja nie lubię obnażania duszy. Nie uważam, żeby zasługiwała ona na wystawianie na widok publiczny. Jestem z niej zbyt dumny. Nie chcę pokazywać jej poprzez działanie prozaiczne. Bowiem piękno, tak jak miłość, nigdy nie obnaża się bezwstydnie. Nie kłuje w oczy swoją wielkością. Wszystko, co piękne, stara się pozostać w ukryciu. Powinniśmy to oglądać przez przeźroczystą szybę. Miłość też nie przepada za demonstracją. Objawia się poprzez uczynki, prowadząc może nie najkrótszą drogą do samego serca. Zawsze całował ludzi w ten sposób, chcąc pokazać, że mimo ruchu najbardziej liczy się działanie w miejscu. Mówił, że kochamy się nie zmieniając miejsca i w miejscu umieramy. Tak musi być. Mówił o zmysłowości mięśni. Jedna część ciała dąży do drugiej części ciała. Chce się z nią połączyć. Kocha ją. Zawsze były to opowieści o miłości przy panu de Croo. Przedstawimy więc fragment opowieści o miłości. Tak by wyglądała krótka opowieść o miłości. Były to nieustanne poszukiwania, za każdym razem inaczej zabarwione. Mogło chodzić o wspomnienia, czy też o działania bardziej dynamiczne. Te poszukiwania były prowadzone pod różnymi kątami, w różnych wersjach. Pan de Croo robił rzeczy zupełnie nieprawdopodobne. Mógł wziąć na warsztat byle co, najbardziej banalną czynność i zamieniał ją w doskonałą etiudę. Przypomnijmy to, co mówiliśmy o szklance, że trzeba ją wziąć do ręki i przenieść w inne miejsce. Powstawała z tego cała etiuda. De Croo tworzył własny język pantomimy. Kolejno powstawały coraz to nowe elementy tego języka. Niektóre z nich pozostały już na zawsze w postaci niezmienionej. Tutaj w 1969 roku ma 71 lat. Po projekcji powiedział tylko: jest jeszcze dużo do zrobienia. Każdy codzienny gest został przez niego przetworzony w etiudę. Jeśli ktoś widział de Croo, zawaha się, nim zdejmie nakrętkę ze słoika, nim powie dzień dobry, czy po prostu usiądzie. Wie bowiem, że gesty te można wykonać w sposób doskonały. De Croo zamienił ekspresję ciała w poezję liryczną.
Pantomima, w której w ogóle się nie mówi, to gatunek sam w sobie. W malarstwie też mamy różne gatunki. Można sobie wyobrazić sztukę oddziałującą na zmysł słuchu, zmysł wzroku, w której mim nie posługiwałby się wyłącznie swoim ciałem, ale również głosem. Próbowałem to zrealizować, tworząc coś, co można by określić mianem pantomimy wokalnej, ale trzeba poświęcić jej całe życie. Dla mnie to już za późno. Ta droga ewolucji w pantomimie była rozważana przez pana de Croo. Kiedy byliśmy jego asystentami, zastanawiał się, jak by ją można było stworzyć. Zajmowaliśmy się wtedy przedstawieniem ostatnich chwil w ludzkim życiu. I naraz popłynęły słowa, które przetoczyły się jak obłoki, zgodnie z określeniem samego pana de Croo. Wiersz Hugo wydostał się z jego ust, zaistniał i znikł jak głos z ofu. Dotarł i zamilkł, a rozpoczęty wcześniej ruch ewoluował dalej. Pan de Croo badał nowe możliwości. Takie próby miały miejsce w Teatrze Piccolo z udziałem Georgesa Stradera, ale niestety nie doprowadziły do niczego konkretnego. To nadzwyczajne, że człowiek w wieku 86 lat wciąż jeszcze miał tak otwarty umysł. Ostatnie jego przedstawienie nosiło tytuł Fotel Nieobecnego. Przedstawię teraz Corinne Soum, mając na uwadze wszystkie wskazówki, jakich udzielił jej kiedyś Wielki Nieobecny. Pan de Croo tak to tłumaczył. Spędziłaś całe życie z tym mężczyzną, którego już nie ma wśród nas. Twoje ręce, twoje dłonie, twoje ciało zapamiętały go na zawsze. Nigdy go nie zapomnisz. A jednocześnie jedno, co ci po nim zostało, to cierpienie, bo go straciłaś na zawsze. Cień nieobecnego, tego, który tak kochał ciszę i poezję Victora Hugo, bo utożsamiały dla niego dwie strony poezji uniwersalnej, cień Etienne de Croo. Dlaczego wybór taki? Dlaczego wzruszenie bezmierne ogarnęło niebiosa i ziemię? Dlaczego przed istotą jedną wszechświat klęka? Czemu na cześć kobiety świętuje jutrzenka? Czemu natura śpiewa? Dlaczego powietrze ze szczęścia drży? Chyba muszę już przestać. Realizacja. Opracowanie. Telewizja Polska. Wersja polska. Anna Kost-Lubońska. Fragment wiersza Wiktora Hugo w przekładzie Zbigniewa Bieńkowskiego. Czytał Mirosław Utta.